Reprezentacja Niechanowa i Wioletta Dzienniak Sołtys z Pławia wygrali 18 regionalny pojedynek mieszkańców wsi i sołtysów, który w niedzielę odbył się w Bieganowie. Mieszkańcy wsi i sołtysi rywalizowali w kilku konkurencjach rekreacyjnych. Każda była punktowana, kto zdobywał ich najwięcej, wygrywał. Zabawa tradycyjnie odbyła się na boisku sportowym w Bieganowie. Dziś Bieganowie, regionalny pojedynek mieszkańców wsi i sołtysów, to już 18 edycja, po raz 10 w Bieganowie. To przedsięwzięcie skupia sporo sołec, zarówno z powiatu wrzesińskiego, jak i gnieźnieńskiego. I co będzie? Otóż w ramach tego przedsięwzięcia realizujemy konkurencje sportowe dla sołtysów. Jazdę żółwią na rowerze, quiz wiedzy o sporcie Unii Europejskiej i samorządzie, rzut lotkami do tarczy, także rzut kaloszem do celu, jazda żółwia na rowerze. Dziś jeździmy podobnie jak w roku ubiegłym sołtysem, który osobiście ja wygrałam w konkursie laureatów Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Sołtys roku 2015. I konkurencje dla drużyn, gdzie mamy rzut beretem, rzut kaloszem panów, również ciągnięcie liny, toczenie beczki, skoki w workach, ale także konkurencja dla seniorów, gra w kości, czyli rzucanie kostkami. I w międzyczasie zajadamy grochówką, korzystamy także, jeśli chodzi o dzieci, z animacji, które za chwilę będą przygotowywane tuż po quizie wiedzy dla sołtysów. Dobrze, czy pani jest zadowolona z frekwencji na turnieju? W różny sposób klasyfikuje się zawsze liczebność drużyn. Powiem tak, może mniej niż w roku ubiegłym, ponieważ też zauważamy taką prawidłowość, że każdego roku sołectwa nie tyle integrują się na naszym turnieju sołtysów, ale jest coraz więcej przedsięwzięć integrujących same wsie w poszczególnych sołectwach, w związku z czym nakładają się te przedsięwzięcia i z różnych właśnie tych względów między innymi nie mogą uczestniczyć w naszym przedsięwzięciu, ale jestem zadowolona oczywiście.